Narodowe Święto Niepodległości można uczcić na wiele sposobów i choć główne obchody odbędą się w sobotę, to już dzisiaj w wielu miejscach nie brakowało rocznicowych wydarzeń. W szkołach odbyły się uroczyste apele, była też rywalizacja sportowa i rajd terenowy. Paweł Jędrusik. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Technikum nr 3 w Sosnowcu odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie zaprezentowali program artystyczny, a orkiestra zagrała Mazurka Dąbrowskiego. Wiadomo, że każdy to może na swój sposób przeżywać, odbierać, natomiast ja myślę, że tak, żyjemy w wolnym kraju, możemy swobodnie, jak nawiązując do szkoły, tak, możemy swobodnie mówić w języku polskim, możemy swobodnie się uczyć, tak? Tym bardziej jak widzimy w państwie w Ukrainie, gdzie toczy się wojna, tak, o wolność, a my tą wolność mamy, więc myślę, że dla nich jest to ważne wydarzenie. Całkiem niedaleko, bo przed bramą Stadionu Ludowego w Sosnowcu zebrali się z kolei uczniowie szkół z tego miasta, którzy uczestniczyli w rajdzie niepodległości wokół Trójkąta Trzech Cesarzy. Zorganizowano dwie trasy, a uczestnicy mieli do przejścia około 10 kilometrów. Nasz rajd zawsze kończy się na Trójkącie Trzech Cesarzy. Symbol właśnie jedności, symbol tej niepodległości, ponieważ w 18 roku, kiedy zlikwidowano granice i Polska wróciła i została znowu Polską, tam świętujemy. Młodzież i dzieci z Sosnowca, około 400 osób. W Sosnowcu rekreacyjnie, a w Bytomiu na sportowo. Tam Święto Niepodległości uczczono w wodzie podczas turnieju water polo, czyli piłki wodnej. 24 turniej o Puchar Niepodległości. Prezydenta miasta Bytomia, drużyny, które tutaj mamy, to przedstawiciele Czech, Słowacji, Kiszyniowa, więc to tak naprawdę cała Europa zjeżdża na to święto. Jest takie waterpolowe święto, chyba największe w tym momencie w Polsce. I jak widzicie, wszyscy dobrze się bawią i jest to jedna fajna waterpolowa rodzina. W wielu miastach główne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości odbędą się w sobotę. Wojewódzkie obchody zaplanowano na Stadionie Śląskim, a w programie są m.in. pokazy lotnicze.